till I can't no more. I got the horses in the back. Witajcie, cześć i czołem, z tej strony Lechu. Witajcie ponownie w mojej kuchni. Dzisiaj danie meksykańskie, konkretnie tortilla w moim wykonaniu. Serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do przygotowania tortilli będą nam potrzebne, jak wiadomo, tortille. Dzisiaj lecimy na łatwiznę, więc mamy gotowe, kupne w biedrze. Oprócz tortilli, puszka fasoli czerwonej konserwowej, mniej więcej pół puszki z kukurydzy słodkiej, ogórek, jedna cebula czerwona, pomidorki koktajlowe lub śliwkowe, jedna papryka, kostka sera, olej, odrobina sosu sojowego, wcześniej przygotowany sos czosnkowy, sałata i oczywiście dwa filety z kurczaka. Jeśli chodzi o przyprawy, to ja używam pieprz czarny mielony, pieprz ziołowy, zioła prowansalskie, standardowo chili, no bo to jest kuchnia meksykańska, więc musi być na ostro, czosnek granulowany, sól i papryka słodka mielona. Te przyprawy w zasadzie są potrzebne tylko i wyłącznie do zamarynowania mięsa, natomiast cała reszta produktów będzie lądować w środku w tortilli. Tak, dodam jeszcze tylko, że dzisiejszy przepis jest na specjalne życzenie jednego z moich widzów. Konkretnie chodzi o Kiku, którego pozdrawiam serdecznie. Especially for you, specjalnie dla Ciebie, jak to mówią. Robimy dzisiaj tortille. Było zamówienie, jest wykonanie. Przygotowanie tortilli zaczynamy od pokrojenia na drobne kawałki filetów z kurczaka, które następnie należy zamarynować. One w tej marynacie powinny poleżeć 10 do 20 minut, te kawałki kurczaka, i wtedy będą gotowe do smażenia. Ja miałem te filety takie dosyć duże, więc tego mięsa, jak tutaj widać, wyszło mi całkiem sporo w takich kawałkach. Ja tam sobie siekam je, jak mi tam pasuje. To nie musi być jakoś ładnie, pięknie, nie musi być równo. Wypieszczać będziemy to na końcu, tak naprawdę przed podaniem, a nie w trakcie. I teraz całe to mięso ląduje w misce i trzeba je zamarynować. W tym celu wlewamy tu trochę oleju. Trochę sosu sojowego, ciemnego. I dajemy przyprawy. Zwykły pieprz. Pieprz mielony. Ziołowy. Tak mniej więcej porówno wszystkiego leci. Granulowany, mniej więcej po półtora szczypty każdej przyprawy daję. Zioła prowansalskie, wiem, że to akurat z kuchnią meksykańską niewiele ma wspólnego, ale one dają fajny aromat. Słodka czerwona papryka, tego można dać trochę więcej, no, tam powiedzmy 3 szczypty. Nasze magiczne chili, które zmielimy, tak żeby to miało meksykańskiej mocy. Dosyć dużo tego dajemy. I na koniec szczypta soli i to wszystko trzeba wymyrdać. Można to zrobić łyżką, a ja preferuję bardziej naturalne sposoby, czyli własna prawica. No i teraz mamy to wszystko razem
wymyrdane. Odstawiamy to sobie spokojnie i to musi dojść. Następnie bierzemy i tak jak mówiłem, siekamy sobie warzywka w postaci sałaty, ogórka, pomidorków, papryki oraz na największych oczkach na tarce ścieramy całą kostkę żółtego sera. I teraz tak, ja już warzywka sobie posiekałem poza kamerą. Sałatę tak drobno, cebulka jak tutaj widać jest w kosteczkę, no można ją w piórka, ale ja sobie zrobiłem kosteczkę w piórka, mam natomiast ogóreczki, odsączyłem wcześniej te połowę puszki kukurydzy co miałem, odsączyłem i wypłukałem, tu zaznaczam, że trzeba wypłukać czerwoną fasolę, starłem też żółty ser. Pokryję sobie pomidorki na połówki, na takie paseczki. Pokryłem sobie paprykę. Mięso, jak widać, zamarynowane, dochodzi już do siebie, więc ja odpalam za chwilę patelnię i to mięso trzeba będzie na tej patelni podsmażyć. Tak jak mówiłem, odpalam patelnię, taką zwykłą, troszeczkę oleju. Można go dodać, nie trzeba, bo tutaj też jest olej. I mięso ląduje na patelni. W całości. I teraz trzeba je usmażyć. Standardowo smażymy tak długo, aż nie będzie żadnego różowego kawałka, tylko wszystkie będą kawałki usmażone, białutkie. Takie kolorowe troszeczkę razem z tym, z tymi przyprawami, które tutaj i ziołami, które tutaj trafiły. Mięso podczas smażenia puszcza nam taki soczek. Właściwie mamy dwie możliwości. Albo mięso odlejemy z tego soczku, bo ono już jest gotowe, a ten soczek nam nie jest niestety potrzebny, bo to wszystko byłoby zbyt płynne wtedy. Albo będziemy je smażyć tak długo, aż ten soczek nam całkowicie wyparuje. Ja z tytułu, żeby było szybciej, odleję ten soczek, odcedzę to mięso. Mięso mamy już gotowe. Ja je w duszlaku odcedziłem. No i teraz, kiedy mięso jest już gotowe, co robimy dalej? Kładziemy na palniku patelnię grillową i mocno ją rozgrzewamy. Następnie na tą patelnię kładziemy wyciągnięte wcześniej z opakowania tortille. Kładziemy ją tutaj sobie i podpiekamy. Podpiekamy z jednej strony. Kiedy tortilla jest już gotowa z jednej strony, o, tak fajnie, delikatnie przypieczona, obracamy ją na drugą stronę, natomiast na tej podpieczonej sypiemy tak mniej więcej na połowie trochę sera żółtego, na to nakładamy trochę mięsa, które wcześniej usmażyliśmy. Czerwonej fasoli. Kukurydzy. Papryki. I to przez chwilę wszystko razem zapiekamy. A następnie, kiedy druga strona pizzy jest już też gotowa, podpieczona,
składamy na pół, zamykamy pokrywką, żeby to doszło do siebie. Przez chwilę tak musimy to pod pokrywką popiec, tak żeby ten ser i to wszystko się tam w środku rozpuściło. I mniej więcej po około minucie do półtorej takiego smażenia z jednej strony tą tortillę obracamy na patelni na drugą stronę, przykrywamy, dajemy jej jeszcze też jakieś plus minus pół minuty do minuty, a następnie zdejmujemy ją z patelni przy użyciu talerza. Ja pokażę, jak to jest najwygodniej zrobić. Więc bierzemy nóż, bierzemy talerz, podsuwamy i praktycznie mamy tutaj tortillę na talerzu. No i co robimy dalej? Kiedy tortillę mamy już na talerzu, to po prostu ją wyciągamy, trzeba ją otworzyć. Do środka można włożyć jeszcze wtedy pomidorki, parę ogórków. Trochę czerwonej cebuli. Na koniec dajemy na to wszystko sałatę. I polewamy wcześniej przygotowanym sosem czosnkowym. Przepis na ten sos ja już dałem w innym filmiku, więc bardzo sobie proszę ten filmik obejrzeć. Polewamy tego sosu, nie trzeba żałować. Tortillę. O, zasztywniałam. Zamykamy. Ona wygląda później w ten sposób. I już jest gotowa do konsumpcji. A od przodu mniej więcej tak. I jeszcze jedna taka modyfikacja. Wygodniej jest tą tortillę złożyć w ten sposób, czyli spód zagiąć już w trakcie pieczenia do góry i przykryć, ponieważ wygodniej się to je, sos i składniki nie wylatują ze środka. I w ten sposób postępujemy następnie z każdą kolejną tortillą. Przygotowujemy je i serwujemy do jedzenia. Także ja życzę wszystkim smacznego. Pozdrawiam serdecznie moich widzów. Proszę o kolejne subskrypcje i łapki do góry. Jeszcze taka jedna drobna informacja. Ja z tych wszystkich produktów, które tutaj miałem, zrobiłem 8 takich tortilli, miałem taką dużą pakę, 8 sztuk i to mi wystarczyło w zupełności na zrobienie 8 takich sztuk. Siema, na razie, do widzenia, do zobaczenia.